Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, dzisiejszy dzień jest bardzo ważny dla nas, ponieważ pokazuje nam kryterium naszego zbawienia lub potępienia. Powinniśmy nieustannie wczytywać się w ten fragment dotyczący sądu ostatecznego u świętego Mateusza, ponieważ, jak mówi święty Jan Apostoł, ewangelista, sąd ostateczny już jest i każdy z nas w nim uczestniczy. Co to znaczy? Że sąd ostateczny to wszystkie wybory, które podejmujemy każdego dnia, kochając albo odrzucając miłość. Bardzo często, kiedy robimy sobie rachunek sumienia, to zapominamy o tym, co jest bardzo ważne w skanowaniu swojego serca, czy kocham, czy nie kocham, bo sąd będzie z miłości, skarby. Sąd będzie z miłości. Czyli jak i ile kochałem, dałem całego siebie w miłości. To powinno być przede wszystkim rachunkiem mojego sumienia każdego dnia. Ile dałem miłości drugiemu człowiekowi? Pamiętajcie, kochani, że to, co niesłychanie ważne, to to, że zanim zrodzi się czyn miłości, to wpierw zrodzi się miłość w myślach, w pragnieniach, w intencjach. Jeśli robię sobie rachunek sumienia, to muszę mieć tą świadomość, że zaczynam od analizy swoich myśli. I pamiętajcie, że myśli decydują bardzo często o tym, w jaki sposób będziemy działać. W jaki sposób będziemy jeszcze wcześniej mówić. Myśl, mowa, działanie. To, w jaki sposób myślę, będzie generować słowa, które wypowiadam. A słowa, które wypowiadam, będą często generować okoliczności, które są wokół mnie. Mam moc w autorytecie Ducha Świętego generować myśli i słowa, które wpływają na okoliczności. Zbyt wielu z nas pozwala sobie na to, żeby okoliczności zewnętrzne niszczyły to, co jest pokojem wewnętrznym w naszym sercu. Słowa mają taką moc. Jezus, pamiętacie, powiedział, że z każdego niepotrzebnego słowa będziemy musieli zdać relację, zdać rachunek przed Bogiem. Kobiety kochane, nie? Znacie ten fragment z Pisma Świętego? Wypiszcie to sobie. Piękne zdanie na lodówce. Z każdego niepotrzebnego słowa będę musiała zdać relację. Nie? I teraz zadaję sobie pytanie. Boże, dzisiaj, w ostatnim tygodniu, ile wypowiedziałem bezsensownych słów? Słów niepotrzebnych. Słów, które nie budowały, które nie wzmacniały, które nie wspierały, które nie dawały pokoju serca, które nie dawały radości Królestwa Bożego. Ile było słów, które tak naprawdę były marudzeniem, narzekaniem, ciągłym niezadowoleniem, obmawianiem, plotkowaniem, oczernianiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ile padło tych słów? Nie? W ciągu ostatniego tygodnia. Ile pojawiło się myśli, które mogły wygenerować królestwo miłości, pokoju, królestwo Boże w moim sercu i mógłbym to królestwo Boże wylać ze swojego serca na wszystkich wokół mnie. A ile pozwoliłem myślom negatywnym, krytykującym, niszczącym, destrukcyjnym, które zbudowały królestwo ciemności wokół mnie i w cudzysłowie obdarzyłem tym królestwem moich najbliższych. Więc to jest tak ważne, nie? Żeby analizować myśli. Ojcowie pustyni, wielcy mistrzowie życia duchowego mówią, że prawdziwa walka to jest bitwa o umysł. To jest walka o każdą myśl. Że czyn to jest dopiero hen dalej. Że polem bitwy jest nasz umysł, czyli sposób naszego myślenia. A to wymaga, żeby przepatrzeć, jakie myśli przychodzą do mnie, i wyselekcjonowywać te myśli, które są z Królestwa Bożego, odrzucać i odcinać te myśli, które są z Królestwa Ciemności, to wymaga skupienia. To wymaga wyjścia na pustynię. To wymaga odcięcia się od atrakcji tego świata, które zagłuszają mój umysł, moje serce
bo wtedy kompletnie nie widzę tego, co dzieje się w moim wnętrzu. Kto do mnie mówi, kto mnie kontroluje, kto mnie do czego kusi, jakie myśli przychodzą, z jakiego źródła. Myśli mogą być od Boga, myśli mogą być od demona, myśli mogą być od mojej zepsutej często natury, mojego zafałszowanego, egoistycznego ja. I teraz zobaczcie, jak ważne jest, nie? To wyjście na pustynię, aby usłyszeć, kto do mnie mówi. Usłyszeć głos oblubieńca, który mówi do mnie na pustyni, mówi do mojego serca. To jest pragnienie Boga. On wyprowadza mnie na pustynię, często dystansując mnie od innych ludzi przez różnego rodzaju okoliczności, które mi się mogą wydawać przeklęte, a tak naprawdę są błogosławione, bo w końcu Jezus ma całego mnie dla siebie. A ja w końcu mogę mieć czas dla Niego. Bo dotychczas wszystko inne było dla mnie ważniejsze i atrakcyjniejsze niż On. I kiedy mówię mu: Jezu, oddaję Ci moje życie. I nagle wszystko mi się wali, nie? I walą mi się rzeczy najczęściej takie, które wydawały się błogosławieństwem, a często okazały się potem przekleństwem. Jak kocham, proszę księdza, mojego chłopaka całym sercem. Całym sercem. To masz kochać Jezusa. Proszę księdza, nikt mnie nie kocha. Jezus się kocha. A, Jezus. Rozumiecie? To świadczy o tym, jak bardzo, nie, pokładamy nasze pragnienia, oczekiwania, żeby drugi człowiek nam je zaspokoił. To jest tak ważne, żebyśmy cały czas, chcę wam tą optykę pokazać, nie, że pustynia jest niesłychanie ważna w naszym życiu duchowym. Oczywiście dla dzisiejszego pokolenia jest niezwykle trudna. Dlaczego? Dlatego, że ona wymaga zmierzenia się z prawdą o sobie, o tym wszystkim, co jest we mnie tym hałasem i chaosem. I skonfrontowanie się z prawdą o sobie może być bardzo, bardzo trudne. Dlatego potrzebujemy, to co mówiłem w niedzielę, wejścia do rzeki Jordan, zanim wyjdę na pustynię, zanim zobaczę ten hałas i chaos we mnie, zanim rozpoznam demony, które ze wszystkich stron mnie atakują i chcą mnie skontrolować, muszę mieć doświadczenie miłości tatusia. Abba, że On mnie tak kocha. Jestem Jego umiłowanym synkiem i nic mi nie grozi w tej introspekcji. Bo kiedy patrzę na siebie własnymi oczami, to będę siebie odrzucał. Wejdę w autodestrukcję. Będę siebie niszczył. Będę siebie okaleczał, będę siebie nie akceptował, będę siebie nienawidził. Jeśli patrzę na siebie Jego oczami i kocham siebie Jego sercem, wtedy mogę zmierzyć się z największymi, najtrudniejszymi pokładami mojej duszy. Najbardziej mroczne zakątki mojego serca mogę odkrywać, bo cały czas On mnie trzyma za rękę, On mnie trzyma przytulonego do swojego serca. Więc znowu, zobaczcie, jak ważne jest przykazanie, nie? Fundamentalne. Kochać Boga całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Wtedy w tej nieprawdopodobnej miłości i intymności z Nim, wpatrując się w Jego oczy, mogę Jego oczami dopiero spojrzeć na siebie. Wpatrując się i kontemplując, zachwycając się Jego miłością do mnie, dopiero wtedy mogę zacząć siebie prawidłowo kochać. To jest tak ważne. Nie może być odwrotnie. Nie możesz rzucić się, wiesz, z całym sercem do drugiego człowieka i dosłownie wskoczyć do jego serca z tym pragnieniem: kochaj mnie całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy, bo ja chcę ciebie też kochać całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy, z całej swojej mocy. Jesteś poraniona. On jest poraniony. I teraz zobaczcie, jak ty jesteś poraniona w swoim życiu, a spragniona na maksa miłości. I on jest poraniony w swoim życiu i spragniony na maksa miłości. I takie dwa wulkany się zderzą z sobą w pragnieniu kochania się na maksa, to będzie uzdrowienie czy jeszcze większa rana? Będzie jeszcze większa rana. Jeszcze bardziej się poranicie. Dopiero wtedy, kiedy moje rany będą uzdrowione Jego miłością,
mogę Jego miłością uzdrawiać rany tego, komu mówię, kocham. Dlatego relacja z Nim jest absolutnym fundamentem, jest najważniejsza. Żeby ona zaczęła czynić cuda w moim życiu, muszę być przekonany o tym, że jestem kochany tak, jak marzę o tym w swoim sercu, do nieskończoności. Czy nieskończenie bardziej jestem kochany, niż sobie wyobrażam, że mogę aż tak być kochany. On mnie tak kocha. Pamiętajcie, że to wszystko, co jest w Słowie Bożym okazywane jako sąd Boży, gniew Boży, kara Boża, to są terminy, które określają skutki i konsekwencje mojego życia, moich grzechów, moich złych i głupich wyborów, które obracają się przeciwko mnie i mnie zniszczą. Nie? To jest tak ważne, żeby to zobaczyć, że On cały jest miłością. Wiecie, jest tak pięknie, żeby doświadczać mistyki przeżyciowej. Mistykę dzielimy na mistykę studyjną i przeżyciową. Mistyka przeżyciowa to jest mistyka codzienności, gdzie Bóg wybiera szczególne takie dusze, które chce prowadzić w tej mistyce przeżyciowej po to, abyśmy mogli wybrać spośród tych wielu, wielu świętych i mistyków takich, którzy w pewnym etapie mojego życia najbardziej mówią do mojego serca. Trzy tomy przeczytałem ostatnio mistyki takiego wietnamskiego chłopca Vana. To jest mistyka przeżyciowa, która związana jest z drogą dzieciństwa Bożego. Ten młody chłopak, Wietnamczyk, którego rozpoczął się proces beatyfikacyjny, przeżywał niesamowite relacje z Bogiem, niesamowite relacje z Matką Bożą i ze świętymi, a szczególnie świętą Teresą od Dzieciątka Jezus, która uczyła go, jaki jest prawdziwy Bóg, jak On kocha, czyli nieustannie prostowała mu obraz Boga po to, żeby on mógł wejść na drogę dzieciństwa Bożego. Teresa mówi do Vana tak. Bycie dziećmi Bożymi jest w tym dla nas niezmierne szczęście. Bądźmy z tego dumni i nigdy nie ulegajmy nadmiernej obawie. Braciszku kochany, mówi do Vana, Bóg jest naszym ukochanym Ojcem. Chciałabym bezustannie przypominać Ci to tak słodkie imię. Od tej chwili chcę, żebyś stale pamiętał o imieniu miłości i nigdy nie przybierał zatroskanej miny albo bojaźliwej postawy w obecności nieskończonej miłości Ojca. Tak, pamiętaj zawsze, że Bóg jest Ojcem i że często obdarza Cię ponad Twoje pragnienia. Nigdy nie bój się Boga. On umie tylko kochać i pragnąć być kochanym. On umie tylko kochać i pragnąć być kochanym. Zapamiętajcie, kochani, to zdanie. Chciałbym, żeby wiele takich zdań, które będziemy dzisiaj przytaczać, stało się dla Was osobistym egzorcyzmem. Czyli zdaniem, które będzie uwalniać Was od wszelkich naleciałości trucizny szatana względem prawdziwego Boga, który zawsze i na zawsze jest tylko miłością. Nigdy nie bój się Boga. On umie tylko kochać. Powtórzmy to razem. Nigdy nie bój się Boga. On umie tylko kochać. Jeden z mistrzów duchowych pokazuje tą najgłębszą ranę w nas, która rodzi nieustanny lęk przed Bogiem, a nie miłość do Niego. Wiecie, że to pojawiło się w momencie grzechu pierworodnego. On pisze tak. Ten lęk przed Bogiem, świadomy lub nieświadomy, mieszka w naszych sercach i często unieruchamia nas w kochaniu. Pojawił się wraz z pęknięciem grzechu pierworodnego.
Gdy człowiek przeszedł bezpośrednio od Boga Ojca, w ręku którego bawi się jak dziecko, do Boga sędziego, przed którego obliczem ucieka ze strachu. I dramatem grzechu jest być może nie tyle fakt, że człowiek starał się sam stać Bogiem w miejsce Boga. Zdawałby sobie sprawę, że tego się nie osiąga. Ale prawdziwym dramatem grzechu jest to, że u korzenia tego jest niewiedza o tym, kim jest Ojciec. A następnie wola, by łudzić się i żeby usprawiedliwić swój rozpaczliwy bunt. Zobacz, jakie to jest mądre. By wyobrażać sobie Ojca jako zazdrosnego despotę. Właśnie tu karykatura obrazu Boga będzie najcięższa do wykorzenienia z człowieka. Jeszcze raz to przeczytam, bo to jest niesamowity fragment. On mówi o tym, że nie sam fakt, że chcieliśmy się stać jak Bóg, jest największym dramatem grzechu pierworodnego. Ale właśnie to, że u korzenia tego grzechu jest niewiedza o tym, kim jest Ojciec. Kiedy nie wiem, kim jest Ojciec, nie znam Jego miłości, zaczynam się Go bać. I co wtedy zaczyna dziać się w moim sercu? Zaczynam łudzić się i żeby usprawiedliwić swój rozpaczliwy bunt przed tą miłością, zaczynam wyobrażać sobie Boga jako despotycznego sędziego. Po to, żeby usprawiedliwić swoje odejście od Niego i zdystansowanie się do Niego. Czyli mój grzech powoduje to, że szatan zaczyna zniekształcać we mnie obraz Boga. W jaki sposób? Że teraz Bóg cię ukaże. Jak mnie ukaże, to zaczynam się Go bać. Jak zaczynam się Go bać, to przestaję ufać w Jego miłość. A jak przestaję ufać w Jego miłość, no to praktycznie deformuje się w demona. To jest taki proces. Więc kiedy chcę sięgnąć do korzenia, gdzie mam problem z miłością Boga, to muszę sięgnąć do korzenia, którym jest mój grzech, w którym pozwalam sobie nie tylko, zobacz jaka perfidia działania szatana, nie tylko skusić się do grzechu, żebyś ten grzech popełnił, ale potem w tym grzechu zaczyna ci wykrzywiać, wyświetlać obraz Boga, który teraz jest zagniewany i surowy w swojej sprawiedliwości, gotowy, żeby spuścić swoją rękę, by cię ukarać. I w tym momencie masz dwa wyjścia. Albo przez zaufanie w Jego miłość do ciebie pokonasz to, co zaczyna dziać się w twoim sercu, zaczynasz odczuwać w swoim sercu, albo zrobisz drugi krok, znaczy wybierzesz inaczej, że jeśli On jest taki, że jak wszystko dobrze robię, to mnie kocha, a jak grzeszę, to Jego gniew się wzmaga nade mną, Jego ręka się podnosi, żeby mnie ukarać i uderzyć w swojej surowej sprawiedliwości, to lepiej się zdystansować i uciekać, żeby Jego ręka mnie nie dosięgła. Czyli zobaczcie, co zrobił demon, nie? Demon po powiedzeniu nie chcę służyć temu Bogu, nie będę ci służył, wygenerował tak potworny lęk przed Bogiem, że uciekł od Niego w najdalsze możliwe rejony, mówię to tak obrazowo, świata, stwarzając swoje osobiste piekło. Można powiedzieć, że szatan, nie upadając do stóp Boga po Jego buncie, nie prosząc Go o przebaczenie, o miłosierdzie, sam siebie skazał na wieczne potępienie, wygenerowując równocześnie potworny lęk przed Bogiem. Pamiętacie, mówiliśmy wczoraj, że odwrotnością lęku nie jest odwaga, tylko agresja. W związku z tym potworna też nienawiść do Boga i potworna agresja i nienawiść do człowieka. Ludzie, którzy są najtrudniejsi do kochania, to są ludzie, którzy mają mnóstwo lęku i dlatego tak agresywnie reagują.
również na miłość. I czasami macie wrażenie, że im bardziej kogoś kochacie i obdarzacie go miłością, tym ten ktoś bardziej agresywnie reaguje na to, bo się boi miłości. Jest tak poraniony w swoim sercu i tak pozwolił, aby demon w tych ranach zniekształcił obraz Boga, który jest miłością, w ogóle obraz miłości, że na coraz większą miłość, którą chcecie go obdarzać, on reaguje coraz większym lękiem, wytwarzając coraz większą agresję przeciwko wam. Dlaczego? Bo boi się tej miłości. Z jednej strony ją pragnie, z drugiej strony jej nie dowierza. Z jednej strony pragnie być kochanym, z drugiej strony wszystko w nim mówi, nie mogę być kochanym takim, jakim jestem. Rodzi się agresja i te wszystkie reakcje tak bardzo trudne potem do przyjęcia przez nas, bo staramy się jak najpiękniej kochać, a dostajemy tak niezrozumiałe, agresywne, irracjonalne reakcje od tej osoby. Kochani moi, żeby naprawdę kochać, musimy wrócić do pierwszej miłości. Kiedy Jezus czyni rachunek sumienia Kościołowi w Efezie, pierwszemu Kościołowi w Apokalipsie, to zaczyna od tego, że mamy wrócić do pierwszej miłości i pierwsze czyny nawrócenia podjąć. Jakie to są czyny, które mamy podjąć? Czyny związane z pierwszą miłością. Nie wiem, czy macie to doświadczenie w waszym życiu, kiedy mieliście takie spotkanie z Bogiem, że wasze serce dosłownie płakało i płonęło na zmianę z miłości i ze wzruszenia, z poczucia tak nieprawdopodobnej Jego miłości do was. Czy mieliście takie spotkanie z Bogiem, które przemieniło wszystko w waszym życiu? I byliście gotowi pójść na śmierć z miłości do Niego. Takie spotkanie z Bogiem, nie? Jezus mówi, podejmij te czyny z tamtego czasu. Przypomnij sobie, jaki miałeś cudowny czas z Panem. Przypomnij sobie te dni, tygodnie, miesiące, kiedy byliście w takiej zażyłości, że dosłownie płakałeś ze wzruszenia, że jesteś tak kochany przez Niego. I przypomnij sobie, jak wyglądała Twoja relacja z Nim wtedy. Przypomnij sobie, jak wyglądała Twoja modlitwa wtedy. Przypomnij sobie, jak wyglądało szukanie Twojego serca, Jego, całym sercem, ze wszystkich sił, z całej duszy i z całej swojej mocy. Przypomnij sobie, jak wtedy Go pragnąłeś, jak wtedy za Nim tęskniłeś, jak Go szukałeś całym sercem. I te czyny podejmij. Wróć do tego i zacznij tak samo. To jest to, co jest kolejnym naszym wyzwaniem na czas pustyni. Pierwsze czyny podejmij. Te czyny z czasu, w którym płonąłeś dla Niego. Kiedy pracuję nad małżeństwami, to staram się znaleźć te momenty w ich miłości, w których płonęli miłością, można powiedzieć, z krzyża dla siebie. Nie chodzi mi o zakochanie. Chodzi mi o płonięcie miłością, która decyduje się, że da swoje życie za tego, kogo kocha. W najprostszych codziennych obowiązkach, w relacji codziennej, gdzie zapominam o sobie, aby uszczęśliwić tylko tego, kogo kocham. I szukam wśród relacji małżeńskiej takich dni, tygodni czy miesięcy, w których tak się kochaliście, nie? Że nie mogliście bez siebie żyć, nie? Że cały czas płonęliście miłością i tęsknotą za sobą. I wracamy do tego momentu. Wracamy do tych wydarzeń, wracamy do tego, co wtedy przeżywało wasze serce, ofiarowując na dłoni swoją miłość. I podejmujemy te czyny. I zaczynamy od nowa, z tego miejsca. Dwóch zakochanych serc, które pamiętają, jak kiedyś płonęły miłością do siebie. A więc na pustyni, kiedy wychodzę na te 40 dni, mam podjąć pierwsze czyny miłości, która być może już zrutynizowała się w naszej relacji. Stała się monotonna, nudna. Wiecie dobrze o tym, że nuda jest czymś najgorszym. Mówiliśmy o tym wczoraj. Nuda zabija miłość.
Nuda zabiła miłość, kiedy już mi się nie chce kochać. Nie? Nie chce mi się kochać. Mistyka przeżyciowa jest o tyle ważna w rozpalaniu naszego serca, że pokazuje nam, jak wielu, wielu, wielu świętych i mistyków rozpalało swoje serca, wracając do tej miłości, która jest korzeniem i fundamentem ich szczęścia. Nie? Chciałbym, żebyście teraz posłuchali słów, które mówi Jezus, tak jakby mówił bezpośrednio do was. Wracamy do korzenia, wracamy do fundamentu, wracamy do zaufania Bogu w Jego miłość do mnie, pomimo tych wszystkich myśli, które wynikają z moich zranień, z moich ran, w których bardzo często lubi szaleć szatan, żeby wykrzywiać i zniekształcać nam miłość Boga do nas. Czasami wydarzenia zewnętrzne, okoliczności trudne w naszym życiu, szatan będzie wykorzystywał, żeby nam udowadniać, że Jezus cię nie kocha. No bo jak cię kocha i co dopuszcza tak trudne sytuacje w twoim życiu, to jest miłość? I wtedy ja muszę wznieść się ponad ten poziom, rozumiecie, tych myśli, które przychodzą, prosto z piekła i pokonać miłością i zaufaniem, tak, jestem kochany. Pamiętam, jak święta Teresa z Awila przechodziła bardzo trudny czas w swoim życiu, a Jezus mówił jej o Jego miłości do niej i o tym, że jest Jego ulubioną przyjaciółką, nie? Że On ją kocha. I ona nie mogła sobie poradzić z tym, jak Ty mnie kochasz, a równocześnie wszystko mi się wali w życiu. O co tu chodzi, nie? I ona tak pięknie też powiedziała, wiesz, dlaczego, Jezu, masz tak mało przyjaciół? Bo jak wszystkich przyjaciół traktujesz tak jak mnie, to się nie dziw, że masz ich tak mało. Nie? Ale Jezus mówi do niej, że Tereso, w każdym wydarzeniu, nawet tym najtrudniejszym, które przychodzi do ciebie, mów zdanie, które będzie wręcz egzorcyzmem, nie? Dla ciebie. Jezu, to ty przychodzisz ze swoją miłością. Jezu, to ty przychodzisz ze swoją miłością. Powtórzmy jeszcze raz. Jezu, to ty przychodzisz ze swoją miłością. To zdanie egzorcyzmuje i wywala wściekłość szatana i jego perfidię budowania w tym samym momencie, w którym doświadczam czegoś bardzo trudnego, budowania warowni, lęku i buntu przeciwko Bogu. Bo jeśli ty mnie kochasz, a ja doświadczam tak trudnych wydarzeń, to ja nie wierzę w twoją miłość. I szatan zaczyna swoją pracę. Zaciera ręce i zaczyna bombardować cię. A tym zdaniem, kiedy przychodzą najtrudniejsze sytuacje, ty zamykasz swoje oczy i mówisz, Jezu, to ty przychodzisz ze swoją miłością. Rozminowujesz i rozwalasz każdą pokusę szatana, który chce cię zwrócić przeciwko Bogu, który chce posiać nieufność w miłość Boga do ciebie. Jezus mówi w ten sposób. Czy wierzysz, że każdy szczegół twojego życia planuję? Znam. Sam układam warunki i okoliczności. Czy mamy tą wiarę? On się zwraca do mistyków, żeby pokazać im, że każde wydarzenie ma swój sens. Ja mogę tego nie widzieć z perspektywy, że to może być błogosławione. Może mi się wydawać, że to może być przeklęte. Pamiętajcie, że wydarzenia inaczej funkcjonują w życiu kogoś, kto powiedział Bogu nie i doświadcza skutków i konsekwencji swojego destrukcyjnego decydowania o tym, powiedzenia Bogu nie, nie wtrącaj się do mojego życia, chcę żyć po swojemu. To jest co innego. A co innego, kiedy ty mówisz każdego dnia, Jezu, ufam Tobie, oddaję Ci moje życie i patrzysz, że dzieją się rzeczy niezrozumiałe. To wtedy trzeba totalnie zaufać w to, że każdy szczegół mojego życia Jezus, który jest miłością, planuje. Zna, sam układa warunki i stwarza okoliczności. Dalej, czy wierzysz, że każdy Twój błąd naprawiam,
wyrównuję, uzupełniam to, czego Tobie brakuje, jeżeli tylko mi ufasz. Słuchajcie, co znaczy ufasz? Ufasz mojej miłości, że prowadzę Cię z sekundy na sekundę, z godziny na godzinę. Wszystko jest dobrze. Tobie może się wydawać, że Ci się wali świat. Tobie może się wydawać, że uderzyła Cię burza, która Ciebie zatopi. Nie. Wszystko jest dobrze. To ja stwarzam okoliczności. Stwarzam i układam każdy szczegół Twojego życia. Planuję każdą chwilę Twojego dnia. Nie mogę nawet na sekundę pozwolić sobie na to, że posieję nieufność w miłość Jezusa do mnie wtedy, kiedy mam trudne wydarzenia w moim życiu. Posieję nieufność w to, czy rzeczywiście On mnie kocha. Nie mogę sobie na to pozwolić. Tu rozgrywa się bitwa, nie? W moich myślach. Jakie myśli pozwolę, żeby zagnieździły się w moim sercu? Walka toczy się o myśl. Czy wierzysz całym sercem, pyta Jezus, że zależy mi na Tobie? Bądź moją obecnością wśród wszystkich ludzi, których spotkasz dzisiaj. Powtarzaj mi za każdym razem, gdy jesteś z kimś: Jezu, daję Ci moje oczy, serce, myśli i ręce, uszy i całą siebie, a Ty kochaj tych ludzi przeze mnie. To jest to, co stanowi sekret i tajemnicę Bożego wcielenia w nas, nie? On chce nas całych przejąć. Chce przejąć nasz sposób myślenia. Chce przejąć nasze serce. Chce przejąć naszą fizykę, nie? Nasze oczy, nasze ręce, nasz uśmiech, naszą twarz. Po to, żeby móc promieniować przeze mnie. To jest to, co mówi święty Paweł, nie? Wszystko uznaję za stratę, bylem mógł poznać Jezusa Chrystusa. Moje życie od momentu spotkania się z Nim jest całkowitą wiarą w Jego miłość do mnie. Nie? Całkowitą wiarą w Jego miłość do mnie. Wszystko uznaję za straty, byle mógł tylko poznać Jego miłość. Znowu, to jest ten, wiecie, egzorcyzm na kuszenie tych wszystkich atrakcji każdego dnia, żeby mnie odciągnąć od poznawania miłości Jezusa. Biorę sobie ten cytat Pisma Świętego i jak chce mi się walnąć, wiesz, na wyru przed kolejnym oglądaniem kilku godzin telewizji, czy siedzeniem na fejsie, czy na Insta, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek inny, a mam dokładnie rozkład jazdy mojego dnia i widzę, nie miałem dzisiaj czasu na głębokie spotkanie, intymne spotkanie z moim Jezusem. I teraz dokonuje się wybór, nie? Albo znowu odłożę to spotkanie na 23 czy 24 i na wpół śpiąco coś tam powiem, jakiś wierszyk zwany pacierzem, albo wybiorę Jezusa i wyłączę telewizor. Wybiorę Jezusa i wyłączę ten serial. Wyłączę Jezusa i nie będę siedział na necie. Wybiorę Jezusa i nie będę siedział na necie, nie? I czasami, wiecie, ten wybór jest bardzo trudny, bo przychodzi myśl, ale przecież ciężko pracowałeś, masz przecież teraz prawo się zrelaksować, masz prawo sobie otworzyć browarka, oglądnąć sobie ten mecz, a potem jeszcze skróty tych meczy. Masz prawo, byłeś dzisiaj zapracowany, miałeś ciężki dzień. Okej, tylko że chrześcijanin to jest ktoś, kto wypoczywa na sercu Jezusa, nie? Ile razy zmagałem się z tym i kiedy wybierałem wieczór, który spędzałem z Nim twarzą w twarz w kaplicy, kiedy był tylko On i ja, kurczę, w 15 minut tak mnie resetuje, że mam ochotę nie spać kolejne dwie noce, nie? Tylko działać dla Jego miłości. Ale gdy wybiorę telewizor i posiedzę 4 czy 5 godzin przed telewizorem, jestem tak zmęczony, że mi się nie chce, zmęczony idę spać i zmęczony wstaję. O, takie są skutki, wiesz, pójścia za myślą, która się powie, masz prawo odpocząć. To był ciężki dzień. Wali się przed wyrem,
Otwórz sobie browareczka i oglądaj sobie telewizję. Nic mi to nie da. Przyczepiam się do tej telewizji cały czas, bo to jest największy zjadacz czasu dzisiaj dla nas. Media są największym zjadaczem czasu, złodziejem czasu, który moglibyśmy poświęcić na niesamowitą przyjaźń, modlitwę, głęboką intymność z Bogiem, z drugim człowiekiem, a media nam zabierają na maksa czas. Bo ciągle mówię o tym, że miłość to czas, który poświęcam temu, kogo kocham. Nie? Więc ile czasu poświęcam Bogu, ile czasu poświęcam mojej żonie, moim dzieciom, mojemu mężowi, a ile czasu poświęcam chociażby mass mediom każdego dnia. Nie? I dzisiaj ta walka rozgrywa się o ten kawałek ekraniku. No nie, naprawdę. I albo odkładasz to i jesteś cały dla Niego dzisiaj i wygrywasz nie tylko ten czas, wygrywasz życie wieczne, nie tylko życie wieczne. Wygrywasz napełnienie się miłością, która zaowocuje za chwilę daniem tej miłości tym, którzy jej tak bardzo potrzebują w Twoim domu. Zaowocuje tym, że kiedy po tym pięknym spotkaniu dzisiejszego wieczoru wrócisz i położysz się spać, to powiesz: Jezu, to jest piękne, słuchajcie, zróbcie to. Kiedy jesteście w intymności z Nim i kładziecie się spać, to poproście waszego anioła stróża, żeby dalej trwał na adoracji przy tabernakulum, chociażby w twoim parafialnym kościele, w twoim imieniu. Powiedz o tym, nie, że idziesz już, kimasz, aniele stróżu, ale proszę cię, w moim imieniu adoruj Jezusa przez całą noc. Wyznawaj mu miłość w moim imieniu, jak bardzo go kocham. Zobaczycie, jak będziecie się rano budzić. Kiedy wasz anioł stróż w waszym imieniu będzie wyznawał miłość Jezusowi w tabernaklum waszej parafii. On tak jest wzruszony tym, że my o nim pamiętamy, bo przewija to się przez pokolenia, nie? Prowadzenia przez świętych i mistyków, kiedy Jezus się skarży, że jest tak samotny w tysiącach tabernakulów na całym świecie. Tak samotny. Zróbmy w tym wielkim poście taką przyjemność Jemu. Nie tylko, że będziemy częściej nawiedzać Go w Najświętszym Sakramencie, w ciągu dnia, jadąc do pracy, wracając z pracy, wychodząc sobie gdzieś na spacer wieczorem, na bieg, na jogging i tak dalej. Już mogę sobie pobiec do kościółka, żeby przez chwilę powiedzieć Jezusowi, po prostu, wiecie, Jego wzruszają najprostsze rzeczy, no nie? To nie chodzi o jakieś godziny modlitwy. Rozumiesz, biegniesz do kościoła 20 minut, żeby wpaść i powiedzieć mu: kocham cię. Nie? Jezu, kocham cię. Rozumiesz? I lecisz dalej. On jest tak wzruszony tym jednym zdaniem, nie? Z głębi serca. Nie wierszykami, które mówisz, a twoje serce jest zupełnie gdzieś indziej. Jeszcze raz chcę być dobrze zrozumiany. Ja nie neguję pacierzy. Neguję pacierze odmawiane jako wierszyk, w którym moje serce, myśli są wszędzie, tylko nie przy Jezusie. Rozumiecie? O to mi chodzi. Jeśli On jest tak samotny w tabernakulach świata, jest tak samotny być może w tabernakulum twojego kościoła parafialnego, jak bardzo był samotny w czasie tej pandemii, kiedy ludzie uciekli ze strachu przed wirusem, kiedy w niektórych diecezjach były pozamykane w ogóle kościoły. Jak bardzo był samotny. Pamiętajcie, że mówimy o kimś, kto stworzył wrażliwość. To jest nieskończenie wrażliwy na odrzucenie miłości, na obojętność w kochaniu. A jeśli on jest tak wrażliwy, jest tak nieskończenie wrażliwy, to jednocześnie uświadamiamy sobie, że najprostszymi gestami miłości możemy rozradować nieprawdopodobnie Jego serce i wzruszyć Go do łez. Wielu z nas może mieć problemy w tym wielkim poście ze snem. Wielu z nas może być w tym wielkim poście budzonym w nocy i nie będziesz wiedział, dlaczego nie możesz spać. Proszę cię, żebyś nie zwalał tego na demona. Nie dzwonił do swojego księdza z parafii,
Czy ksiądz mógłby teraz egzorcyzmować demona bezsenności, bo nie mogę spać? Mógłby ksiądz mnie uwolnić od niego, bo chcę zasnąć, bo jutro do pracy, a nie mogę spać? Nie, 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 tak nie reaguj. Nawet jeśli diabeł cię budzi i nie chce ci dać wyspać się, to rozbrój go odwrotnością. Zawsze pamiętajcie, w życiu duchowym przeciwko złym myślom dobre myśli. Zawsze agre contra przeciwko pokusom. Agre contra, czyli kontruje z drugiej strony. Jak budzę się w nocy, to jest czas, w którym Bóg mnie budzi. Po to, aby mówić mi do serca. Po to, aby złożyć w moim sercu ciężar, który On nosi w swoim sercu. Podzielić się kropelką z Jego kielicha goryczy z Tobą. Jestem przekonany o tym, że wielu z Was, będących w tym Kościele, wie, o czym mówię. Że Bóg dzieli się z Wami cierpieniem, które nosi w swoim sercu. Kropelką tego cierpienia. I czasami nie wiecie, co się z Wami dzieje. Dlaczego chce Wam się płakać? Dlaczego czujecie taki ciężar? Przecież analizujecie siebie i mówicie, nie jestem w grzechu ciężkim. Żyję w stanie łaski uświęcającej. Nikogo nie skrzywdziłem, żeby sumienie się odzywało w jakiś sposób, nie? Prowadząc mnie do jakiejś autokorekty. Dlaczego czuję ten ciężar w sercu? Dlaczego czuję takie cierpienie? Dlaczego czuję jakiś ból taki, który powoduje, że łzy się pojawiają w moich oczach? Co się dzieje? Bóg dzieli się z Tobą kropelką swojego cierpienia. Dzieli się z Tobą ciężarem swojego serca. Po to, aby wstawiać się w nocy. Nie wiem dlaczego, często to powtarzam, że modlitwa w nocy jest tak skuteczna. Nie wiem dlaczego. Może ofiara z tego, że rezygnuje z części snu, żeby być z Panem i wyznawać Mu swoją miłość i wstawiać się za świat. Wtedy, kiedy wszyscy śpią, a Ty modlisz się za świat zanurzony w senność, za świat, w którym w tej nocy mogą dziać się rzeczy straszliwe, okrutne, bardzo mroczne. I Bóg będzie w tym wielkim poście budził wielu z Was w nocy. Po to, aby podzielić się z Wami swoim sercem. Po to, żebyście ten kawałek Waszego snu przerwali i byli razem z Nim. Będzie zwracał się do Was jak do najbardziej czułych przyjaciół, najbliższych Jemu sercu. Nie zlekceważcie tego momentu łaski. Ja wiem, że to jest trudne, że każdy z nas chciałby wyspać się bite 8 godzin i wypoczęty zerwać się i lecieć do pracy. A tu jeszcze coś mnie budzi w nocy i nie mogę spać. Proszę Was, wykorzystajcie ten czas łaski na to, żeby być przy Jego sercu, na to, żeby wstawiać się za świat. Widzicie, jak coraz bardziej świat otaczają ciemności. Według mnie wydarzenia i czas zaczyna się coraz bardziej zgęszczać i zagęszczać. To, co było w różnych okresach historii, teraz bardzo mocno zaczyna korelować z sobą w coraz bardziej zagęszczającym się czasie apokalipsy. Kiedybyście otworzyli tą niesamowitą księgę, zobaczylibyście wysyłanych jeden po drugim jeźdźców apokalipsy. Pierwszy zaraza, drugi wojna, trzeci głód, czwarty śmierć. I Bóg będzie was wołał. Będzie was wołał w nocy, bo to może jedyny czas, w którym nic nie robicie. Nie oglądacie telewizji już. I nie siedzicie na necie. Żebyście mogli być z Nim i wstawiać się za świat. I budować mur warowny mocy modlitwy wokół Was. Mur warowny wokół Twojego małżeństwa. Mur warowny wokół Twojej rodziny, wokół Twojego domu.
Proszę was, nie straćcie czasu łaski, nocnej modlitwy. Ona ma niesamowitą moc. W szczególną czułość jego serca się wchodzi wtedy. On dzieli się ze swoimi przyjaciółmi najgłębszymi sekretami w tych chwilach nocnej modlitwy. Jezus mówi, od każdego oczekuje innych znaków miłości. Jedni dają mi je przez większy wysiłek fizyczny, inni intelektualny. Od ciebie oczekuję małych, prostych, pokornych gestów miłości. Bądź mi w tym wierna. Twoja pokorna wierność sprawi mi największą radość. Uśmiechaj się nieustannie do mnie. Nie tylko fizycznie, ale całym sercem. I bądź całkowicie spokojna. I znowu, wychodząc na pustynię, podejmuję kolejne wyzwanie. Nie mogę być smutny na pustyni. Choć na pustyni nie jest łatwo, choć doskwierają mi różne trudne okoliczności, nie chcę pokazać, że jestem smutny. Dlaczego nie chcę pokazać, że jestem smutny? Cała tradycja duchowa mówi nam o tym, że demony nie znają naszych myśli. Natomiast obserwują wnikliwie, są najlepszymi psychologami. Od momentu Adama i Ewy cię obserwują i analizują. Są świetnymi analizatorami twoich zachowań. Czyli demon wstrzykuje ci jakąś myśl, przychodzi, aby wstrząsnąć twoim życiem i patrzy, jak zareagujesz. Jak się rozryczysz. Jak się wkurzysz. Jak zaczniesz dramatyzować, panikować, wściekać się, buntować się. No to zaciera ręce i mówi, no to przywalę jeszcze mocniej, jeszcze mocniej. A to jest jego słaby punkt. No to walimy. Rozumiecie? I teraz święci znowu robią co? Agre contra. Im trudniej, im gorsze wydarzenia i bardziej niezrozumiałe i cierpiące i wstrząsające pojawiają się w ich życiu, tym oni bardziej postanawiają być rozpromienieni. Święta Tereska, Dzieciątka Jezus, pierwszą jej praktyką ascetyczną, którą sobie postawiła w Karmelu, to nieustannie się uśmiechać. Bez względu na to, jakie przyjdą sytuacje trudne. Zawsze będę uśmiechnięta. Pomyśl o tym, nie? Może ci się jakieś, nie wiem, biczowania marzą, albo wiesz, chodzenie we włosiennicy 24H jako pokuta za twoje grzechy, nie? A może Jezus mówi, zostaw to. Uśmiechaj się, kiedy będzie ci najtrudniej. Uśmiechaj się do mnie całym sercem. O kurczę, to nie będzie łatwe. No pewnie, że nie będzie łatwe. Może noszenie włosiennicy i biczowanie się do krwi byłoby łatwiejsze niż uśmiechanie się do Jezusa całym sercem, kiedy wszystko mi się wali w życiu. Święty Jan Bosko, założyciel Salezjanów, postawił sobie to jako w ogóle fundament duchowości salezjańskiej. Nie? On był ciągle uśmiechnięty. Mówi, diabeł boi się ludzi radosnych, dlatego ciągle się uśmiechaj, bądź ciągle radosny. Nie? Niech cię nic nie niepokoi, bądź zawsze radosny. Powtórzmy to. Niech cię nic nie niepokoi, bądź zawsze radosny. Kolejne zdanie, które jest egzorcyzmem. Nie? Niech cię nic nie niepokoi, bądź zawsze radosny. On rozwinął tą cnotę radości do tego stopnia, że kiedy przeżywał najtrudniejsze sytuacje w swoim życiu, był na maksa uśmiechnięty. Jego najbliżsi, oczywiście, że znając i sytuacje, przez które przechodzi, i jego samego, mówili, ksiądz Bosko musi mieć bardzo trudny czas. Zobaczcie, jak jest uśmiechnięty. Musi mieć bardzo trudny czas. Zobaczcie, jak jest uśmiechnięty. Nie? I tak było. I tak było. Pisałem pracę magisterską o jednym z największych mistrzów pustyni. Evagriusz z Pontu.
Evagrius Pontu pięknie. Zresztą nie wiem, czy nawet moja książka tam o walce z demonami u ojców pustyni nie jest tam do kupienia. Tam właśnie Evagrius Pontu pięknie pokazuje, w jaki sposób czynić to agre contra, nie? I mówi cały czas o tym, żeby nie pokazać demonowi, że skutecznie ciebie zranił. Bo demon nie zna naszych myśli, tylko patrzy na reakcję. I jak przywali ci swoją ulubioną bronią, a ty się roześmiejesz i pokażesz mu uśmiechniętą, radosną twarz, to zgłupieje. To zgłupieje. Rozumiesz? I odejdzie zasmucony i wściekły, bo myślał, że przywalił i doprowadził cię do płaczu, przywalił i doprowadził cię do wściekłości, a tutaj wybuch radości. Nie, z tym krejzolem nie mam szans. Idę innych kusić. Tam przynajmniej będę miał satysfakcję. No, pomyślcie o tym. Czy na mojej pustyni przez te 40 dni nie dać sobie kolejnego wyzwania? Zawsze będę radosny. Nic mnie nie będzie niepokoić. Zawsze będę radosny. Sąd, w którym jesteśmy zanurzeni, sąd ostateczny, w którym jesteśmy zanurzeni, każdego dnia uwieczni się w momencie mojej śmierci. Czyli te wybory, które dokonuję każdego dnia, uwiecznią się w momencie mojej śmierci i pójdą ze mną na sąd. Sąd, jak widzicie, będzie sądem z miłości. Cokolwiek nie uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście nie uczynili. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili. Jak kochać jako chrześcijanin? Jak kochać jako chrześcijanin? Jezus mówi, jest tak zwana naturalna miłość, którą wszyscy mają. Aborygeni, Eskimosi, wierzący w różnego rodzaju wierzenia. Generalnie to dotyczy wszystkich ludzi. Czyli Jezus mówi tak. Cóż szczególnego czynisz, jeśli kochasz tych, którzy ciebie kochają? Lubisz tych, którzy ciebie lubią. Pożyczasz pieniądze tym, którzy tobie pożyczają. Jesteś dobry dla tych, którzy są dla ciebie dobrzy. Cóż szczególnego czynisz? A dla nas to jest uszczyt miłości. A Jezus mówi, nie ma w tym nic szczególnego, że jak twój mąż cię kocha, to ty też kochasz swojego męża. Nie ma w tym nic szczególnego. Wszyscy tak kochają. My jesteśmy powołani do miłości z krzyża. Po tej miłości nas rozpoznają, że jesteśmy chrześcijanami. Jak wygląda ta miłość z krzyża? No widzicie. Jest miłością, na której zatrzymuje się zło tego świata. Zatrzymuje się agresja drugiego człowieka. Wchłaniam tą ciemność, która jest w drugim człowieku. Pozwalam się ukrzyżować. Pozwalam się zabić grzechowi drugiemu człowieka. Biorę go na siebie jak Jezus. Jezus jest we mnie. To jest tylko możliwe dlatego, że On jest we mnie. Jak mówi święty Paweł, nieustannie dokonuje się we mnie śmierć i zmartwychwstawanie Jezusa. Czyli dzieło krzyża, ta miłość z krzyża, ona się nieustannie dokonuje we mnie. Jezus umiera we mnie i Jezus we mnie zmartwychwstaje. Jakie jest moje zadanie? Podłączyć się pod tą śmierć i pod to zmartwychwstanie, które On dokonuje we mnie. Rozumiecie? Jest bardzo ważne. Dać się ukrzyżować drugiemu człowiekowi, który mnie nienawidzi. O kurczę, to jest jakieś, proszę księdza, wykorzystywanie siebie. To jest danie mu możliwości, aby on mógł dalej brnąć w tym złu. Kochani moi, odróżnijmy dwie rzeczy. Odróżnijmy patologię od normalnych relacji, życiowych relacji. W momencie, w którym jest patologia, na przykład alkoholik, który
jest zagrożeniem zdrowia i życia dla swojej żony i swoich dzieci, kiedy się upije. To jest patologia. To z miłości do tych dzieci, z miłości do siebie odseparowujesz się od krzywdziciela. Kościół dopuszcza separację czasową, separację trwałą, żeby chronić ofiarę. Ale my mówimy tu o normalnych sytuacjach, tak? Życiowych, rodzinnych, małżeńskich, kiedy trudno nam kochać kogoś, kto mnie rani. Rani mnie każdego dnia. Jak kochać? Przede wszystkim muszę sobie uświadomić to, że kiedy będę skupiony na sobie, będę skupiony i rozważał, będę ranę, którą ktoś mi zadaje, krzywdę, którą przeżywam, ta krzywda będzie rosnąć z każdą minutą mojego analizowania tej krzywdy. Ona wejdzie w moje serce i mówiąc obrazowo, będzie wyglądała tak. Nie? Ale jeśli ja się zatrzymam na tej krzywdzie, zatrzymam się na tej ranie, zatrzymam się na tym bólu i zacznę wpatrywać się w tą całą sytuację, analizować z urazą, pretensją, żalem, wściekłością, to ta sytuacja, ta krzywda będzie rosnąć, 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 rosnąć z każdą minutą, z każdą godziną, z każdym dniem, z każdym tygodniem, kiedy pozwalam sobie na to, aby ona żyła w moim sercu. Ona nie będzie cały czas taka sama. Ona będzie rosnąć. W momencie, w którym ktoś zada ci jakiś ból, ktoś cię skrzywdzi, demony tylko czekają, żeby wejść w tą ranę. Jeśli pozwolisz demonom gniewu, smutku, urazy, żalu, wściekłości, zemsty, odwetu pracować w tej ranie, którą czyniła ta krzywda, będzie ci z każdą chwilą coraz trudniej przebaczyć. Naszym zadaniem jest nie dopuścić, żeby krzywda, która uczyniła ranę, zaczęła się błyskawicznie rozrastać w naszym sercu. Kiedy jest możliwe natychmiastowe przebaczanie? Wtedy, kiedy Jezus żyje we mnie, a nie moje ja, które jest nieustanne, egoistycznie nastawione na samego siebie, skupienie na sobie. Jeśli ktoś chce mnie naśladować, mówi Jezus, niech weźmie krzyż swój. Co to jest swój krzyż? No to jest krzyż bycia ranionym przez innych. Osobisty krzyż, swój krzyż. Krzyż trudnych relacji z moją żoną, z moim mężem, z moimi dziećmi, z moim szefem w pracy, z moimi koleżankami, przyjaciółkami, przyjacielem, kumplami. Mój osobisty krzyż. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. I tam jest jeszcze to jedno zdanie, bardzo ważne. Zaprze się samego siebie. Czyli zadecyduje wbrew swoim naturalnym emocjom, które się pojawiają wtedy. Rozumiecie? Zadecyduje wbrew temu, co się naturalnie pojawia jako chęć odpłacenia tym samym. Odwet za odwet, zemsta za zemstę. Po sprawiedliwości, oko za oko, ząb za ząb. To jest naturalne. A Jezus mówi, weź swój krzyż, ale zaprzyj się samego siebie i naśladuj mnie. Co to znaczy? Naśladuj moją miłość. Naśladuj moją miłość, która nieustannie przebacza. Po ludzku jest to niemożliwe. Tylko Jezus we mnie może nauczyć mnie tak przebaczać. Tylko Jezus we mnie. Tylko Jezus we mnie. Czy ja muszę być tak zjednoczony z Nim, to, co czytaliśmy na początku, oddaj mi swoje oczy, oddaj mi swoje serce, oddaj mi swój umysł, oddaj mi swoje gesty, oddaj mi swoje ciało. Chcę przejąć Cię całkowicie. I wtedy, kiedy będę żył w Jego obecności, w tej świadomości, że On cały mnie przenika, On we mnie będzie reagował na zło, które we mnie uderza, tak jak On reaguje. Czyli Jego siłą miłości będę mógł powstrzymywać zło. Będę mógł przebaczać. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili.
to daje nam niesamowitą perspektywę w kochania tych, którzy na przykład są dla nas bardzo trudni. Jaka to perspektywa? Pamiętajcie, kochani, o jednym. Jeśli ktoś mi zadaje jakiś ból, to ja całkowicie skupiam się na tym bólu, który ktoś mi zadaje. I patrzę na tego człowieka z perspektywy tego rozszerzającego się cierpienia w moim sercu, w moich oczach, kiedy patrzę na tego człowieka. Spodziewam się najgorszego. Spodziewam się właśnie tego, co mi dał wczoraj, przedwczoraj i tydzień temu. Zaczynam żyć lękiem przed tym, że może znowu mnie zranić. Pamiętacie, że odwrotnością lęku jest agresja. W związku z tym zaczynam na człowieka, którego się boję, że mnie zrani, reagować agresywnie. Ta agresja może być na zewnątrz, kiedy jestem takim ekstrawertykiem, a może być agresją do wewnątrz, kiedy jestem introwertykiem. Czyli będę udawać, że nic się nie stało, tłamsić w sobie to wszystko negatywne, co się dzieje, ten ból i cierpienie w moim sercu. Ale to nic nie da. Raz mi się uda, drugi raz mi się uda, trzeci raz mi się uda. Jakoś to wszystko pohamować i stłamsić, a potem jak wywalę, to ruina wokół mnie. Ty słyszałeś, jak ona nawrzeszczała na tamtą, ty, a taka święta była. Taka spokojna, uśmiechnięta. Boże, w życiu się nie spodziewałem, że tak zareagujesz. Człowieku, daj spokój. Nie? Mieliśmy zupełnie inny obraz kogoś i ktoś nagle tak wywalił, że nam się oczy otwierają. Boże, kim ty jesteś, człowieku, weź. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. To tłamszenie w sobie nie jest dobre, bo wywali z potrójną siłą w którymś momencie. Jak przebaczać? Patrzę na drugiego człowieka, nie? I widzę Jezusa. Cokolwiek uczyniliście jednym z moich najmniejszych, mnieście uczynili. Co to oznacza? Jezus jest w każdym człowieku. W człowieku, który żyje w stanie łaski uświęcającej, który żyje w przyjaźni z Bogiem, patrzę na Jezusa i widzę Go niesamowicie szczęśliwego. Ale kiedy patrzę na Jezusa, który mieszka w człowieku, który z Jezusem nie chce nic mieć wspólnego, z Ewangelią, z Kościołem, z sakramentami, z miłością, który ciągle wchodzi w odrzucanie Boga, odrzucanie mnie, ranienie Boga, ranienie mnie, to patrzę na tego człowieka i widzę Jezusa w jego sercu, Jezusa cierpiącego, Jezusa, który może umiera z potwornego lęku i strachu przed męką w ogrodzie oliwnym i poci się krwią. Może widzę Jezusa, który jest biczowany grzechami tego człowieka. Może widzę Jezusa, który jest koronowany cierniem, na przykład niewyobrażalną pychą, zarozumiałością i dumą tego człowieka. Może widzę Jezusa dźwigającego krzyż, kiedy ten człowiek przeklina swoje życie i nienawidzi siebie i innych. Może widzę Jezusa umierającego na krzyżu, nie, w tym człowieku. Jezusa cierpiącego, przeżywającego swoją katusze męki w tym człowieku. I teraz moim zadaniem jest, ja wiem, mówię to tak, słuchajcie, obrazowo, naprawdę obrazowo. Proszę was, żeby każdy z was złapał mniej więcej, o co mi chodzi. Nie chcę patrzeć na tego człowieka ludzkimi oczami, bo wtedy tylko zobaczę zło. Demon mi też wyolbrzymi zło w tym człowieku. Nawet już najmniejszego dobra nie będę widział. Chcę się skoncentrować na patrzeniu na Jezusa w tym człowieku. Co to znaczy? Że widzę Jezusa, który cierpi strasznie w tym człowieku i patrzy na mnie z jednym pragnieniem w sercu. Kochaj mnie. Pragnę Twojej miłości. Kochaj mnie. Cokolwiek uczyniliście jednemu z moich najmniejszych, mnieście uczynili. A jeśli to jest wróg, który ciebie rani, to ta miłość jest podniesiona do rangi boskiej miłości. Kochaj mnie, pragnę Twojej miłości. Jezu, jak mam Cię kochać? Kochaj tego człowieka. I wtedy wzruszysz moje serce, spowoduje, że mniej mnie będzie boleć. Że mniej będę cierpiał w jego sercu. Kochaj mnie.
I wtedy, będąc skupionym na tym, żeby wyznać miłość Jezusowi, patrzę już na tego człowieka innymi oczami. Patrzę przez pryzmat cierpienia Jezusa w tym człowieku. Patrzę przez pryzmat miłości Jezusa do tego człowieka. I pokonuję moje uczucia, moje emocje, moją zawziętość, moją, wiecie, tą dumę zranioną i tak dalej. Przebaczam i kocham. I znowu patrzę na Jezusa, który uśmiecha się do mnie i mówi: dziękuję za każdą kroplę miłości, którą mi dajesz. Dziękuję za to, że zmniejszasz moje cierpienie w tym człowieku, okazując mu miłość, która nie jest tego świata. Miłość z krzyża. Miłość, która kocha tego, kto i tak będzie ranił, ale ty przebaczasz i kochasz. To jest to, o co chodzi. To trzeba nieustannie praktykować, nie? Nie skupiać się na złu w człowieku, skupić się na cierpieniu Jezusa w tym człowieku i zobaczyć twarz Jezusa, nie? Cierpiącego, który patrzy na mnie, ukoronowany cierniem, a może wiszący na krzyżu. Mówi: Dominik, pragnę twojej miłości. Kochaj mnie. Ja wtedy patrzę, wiesz, 20 centymetrów wyżej w oczy tego człowieka, który mnie rani. Mówię: dobrze, Jezu. I wyznaję mu swoją miłość. I mówię: kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. I nagle widzę, że z tym kocham cię powtarzanym w moim sercu, z moimi oczami, które patrzą na tego, który zadaje mi ból, zaczyna dziać się coś niesamowitego we mnie. Zaczynają odpływać wszystkie negatywne uczucia, wszystkie urazy, każdy rodzaj żalu. Przepraktykujcie to, dzieci Boże. Na tego, który ciebie rani, który zadaje ci ból, który ciebie krzywdzi, zobacz cierpiącego Jezusa w tym człowieku. Usłysz Jezusowe: pragnę, kochaj mnie. I wtedy patrz na tego człowieka. Jak nie możesz na niego patrzeć, to wyobrażaj sobie, że patrzysz na Jezusa, na jego twarz, w sercu tego człowieka i powtarzaj tylko jedno: kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. Kocham cię. I zobaczycie, co się zacznie dziać w sercu. Jest nieprawdopodobne. Całe niebo wkracza do akcji i wymiata wszystko, co demoniczne z ciebie w relacji do tego człowieka. Wszystko. Cała ciemność odchodzi i pojawia się światło miłości. Jezus z krzyża, kiedy wisiał na krzyżu, on cały czas wyznawał miłość człowiekowi, który go torturował, który go katował. Spojrzenie Jezusa było utkwione w Ojca. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią, bo nie wiedzą, jak mnie straszliwie boli, co oni mi robią, jak mnie ranią, ale Ojcze, przebacz. Jeden, jedyny raz Jezus do swojego tatusia Abba zwrócił się: Boże. Jeden, jedyny raz. Kiedy? Kiedy cały stał się grzechem na krzyżu, czyli wziął grzechy wszystkich nas na siebie. I w tym momencie całe piekło zawyło. Jesteś potępiony. Bóg nie chce mieć z tobą nic wspólnego. Wisielcu na krzyżu. To było potworne uderzenie rozpaczy w serce Jezusa. Nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. Bóg z Boga, światło ze światłości. Dwa serca złączone w jedno. I teraz cała wściekłość demona, żeby te serca rozerwać i oddzielić od siebie. Serce Boga od serca Boga. I wtedy Jezus po raz pierwszy, zamiast powiedzieć: tatusiu, woła: Boże, czemu mnie opuściłeś? Wyobraźcie sobie ból Jezusa, ale wyobraźcie sobie też ból Ojca. Synku, ja cię nie zostawiłem. Synku, ja cię kocham.
Synku, jesteś tak blisko mnie jak nigdy dotychczas, jeśli tak można obrazowo powiedzieć. Otulam Cię swoimi ramionami wiszącego na krzyżu. Ale Jezus tego nie czuje. Mówi, Boże, czemu mnie zostawiłeś? Czemu mnie opuściłeś? Jeden, jedyny raz zwrócił się do Ojca, Tatusia, Boże. Kiedy odczuł całym sobą, że Bóg się od niego odwrócił. Że tatuś nie chce mieć z nim nic wspólnego. On wziął te wszystkie, dlaczego Boże mnie opuściłeś wszystkich nas. Całej ludzkości, która kiedy przychodzą trudne sytuacje, wchodzi w bunt przeciwko Bogu i woła, dlaczego? Dlaczego mnie zostawiłeś? Dlaczego odszedłeś, kiedy jest mi tak ciężko? Dlaczego Ciebie nie ma przy mnie? Dlaczego mnie nie kochasz? Dlaczego nie zmieniasz tych okoliczności? Dlaczego? Jezus powiedział to z wielkim bólem w sercu. My często z buntem, wściekłością i potwornym gniewem na Boga. Ale ostatecznie pokonał tą pokusę rozpaczy. I za chwilę, pokonując to, co diabeł chciał włożyć, rozumiecie, do jego serca i rozerwać jego serce tą straszliwą rozpaczą, pokonuje to. I mówi już najczulszym głosem, Abba, w Twoje ręce oddaję ducha mego. I tak umiera. Rozumiecie? On wszystko wziął na siebie. Wszystkie nasze dlaczego. I wszystkie nasze krzyki, dlaczego mnie zostawiłeś. I to ostatnie zdanie, które niech będzie dla nas egzorcyzmem. Kiedy różnego rodzaju sytuacje, bardzo trudne w naszym życiu, wstrząsną Twoim zaufaniem, że Bóg Ciebie kocha, że jest przy Tobie, że nie zostawił Cię, że jest wręcz tak blisko jak nigdy dotychczas. Chociaż Ty tego nie czujesz. Ty tego nie widzisz. To pokonaj tą rozpacz w sercu, ten gniew, ten bunt, który się rodzi. Tym słowem, tatusiu, w Twoje ręce, choć jest tak trudno, nie rozumiem, co dzieje się w moim życiu. Bardzo mnie to wszystko boli, ale tatusiu, w Twoje ręce oddaję ducha mego. Amen.